widzę, że moja bateria nie jest gotowa na nowy film. Aha. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i już jesteście gotowi na nowy film. Słuchajcie, z czym do Was dzisiaj przychodzę. Myślę, że jest to spore zaskoczenie, bo jest koniec miesiąca, więc z czym mogę przychodzić? Nie z rózgą, to jeszcze nie ten czas. Słuchajcie, przychodzę do Was z ulubieńcami listopada, oczywiście, jak już wiecie, po tytule. No i co się znalazło na mojej liście? Nie będzie tych produktów może tak mnóstwo jak z reguły, chociaż właściwie wydaje mi się, że u mnie jest to raczej liczba taka wyważona, ale kilka produktów testowałam, stosowałam przez cały calutki miesiąc. Część z nich pojawiła się w filmie dosyć niedawno. Nie znaczy to, że ja dopiero zaczęłam testować te kosmetyki, ale że film po prostu pojawił się dopiero teraz. Słuchajcie, także tradycyjnie zaczniemy od pielęgnacji i mam tutaj dwa produkty pielęgnacyjne. Jeden taki pielęgnacyjno-kolorówkowy, którego nazwałabym raczej ulubieńcem powracającym. Pierwszym produktem, który chciałabym tutaj Wam pokazać, tak, to jest to, znacie pewnie ten produkt, oczywiście ja zawsze zapominam, jak on się nazywa, ale jest to peelingująca pasta z białą linką, ryżem i bambusem marki Nature's Story, czyli naszej rodzimej Taupy. Ten produkt można dostać gdzie? Tak, można go dostać w Lidlu. Słuchajcie, bardzo się polubiłam z tym produktem, a jak wiecie, bo testowałam sporo kosmetyków właśnie Nature Story. Nie każdy z nich przypadł mi do gustu, a ten jak najbardziej. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, w którym oceniałam te kosmetyki, to była taka krótka recenzja, ale faktycznie bardzo, ale to bardzo kocham, no ja uwielbiam ten produkt, no co? Przypomina mi ziaję, tę pastę, nie wiem czy używałyście, ale ja ją bardzo lubiłam, także faktycznie bardzo dobrze oczyszcza skórę, świeżo się, tak wiecie, tak skóra, tak no, człowiek się świeżo czuje po zaaplikowaniu tego produktu, tak jest. No i jeszcze bardzo przyjemny zapach limonki, czyli tak, pięknie oczyszczona skóra. Cudowny zapach, łatwa, szybka aplikacja, no i cena nie do zdarcia, bo jest tu cena, no słuchajcie, taka typowo drogeryjna. No i jest tutaj też sporo tego produktu, bo tu jest 100 ml, oczywiście mamy oznaczenie, że ten produkt jest dostępny wyłącznie w sklepach Lidl, no i oczywiście na stronie internetowej producenta. Także jak najserdeczniej Wam polecam, jeżeli jeszcze nie spotkałyście się, o, już brudaskiem jestem, nie spotkałyście się z produktami Nature Story, to jak najserdeczniej polecam, ale nie wszystkie. Jeżeli chcecie wiedzieć, które przypadły mi do gustu, to oczywiście zachęcam do obejrzenia dwóch filmików, bo ja w dwóch filmikach opowiadałam o tych produktach, tak. No i słuchajcie, kolejna rzecz, jest to produkt, który wygląda bardzo niepozornie i nie ma żadnej etykiety. Mam tylko tutaj takie pudełeczko. Słuchajcie, co tutaj w środku jest? I dlaczego to jest w takim pudełeczku zupełnie bez oznaczenia? Tutaj w środku jest masło poziomkowe ze starej mydlarni. Dlaczego nie ma ono żadnego oznaczenia? Poziomka. Wygląda tak, jeżeli chodzi o konsystencję, dosyć zbita. Ja oczywiście sobie troszeczkę to rozpuszczam, kładąc na kaloryfer. Tak, wiem, mogłabym rozpuścić w kąpieli wodnej, to też. Słuchajcie, to może nie chodzi o to, że to jest taka twarda, zbita konsystencja, chociaż faktycznie taka ona się zdaje. Ale co Wam jeszcze powiem na temat tego produktu? Ja kupiłam go na pierwszych targach kosmetycznych, których byłam. No i jest to taki ulubieniec powracający do łask. Bardzo, ale to bardzo cudownie, przepięknie nawilżający produkt. Pięknie pachnie, ten zapach utrzymuje się na skórze. No i no, czego chcieć więcej? Posiada wszelkie właściwości, które masło powinno. Ale nie masło ekstra, delma czy inne tam, ale masło do ciała. Także ja również smaruję tym produktem, smaruję chleb, nie, tym razem nie, twarz, ale głównie dłonie, bo ja też w okresie zimowym z powodu moich, nie wiem czy to widać, ale być może widać, z powodu moich odmrożonych dłoni, no
tak to wygląda. Także ja bardzo lubię nawilżenie w takim okresie zimowym i ten produkt jak najbardziej mi pomaga, a do tego pięknie pachnie, zapach się utrzymuje. No i słuchajcie, nawet na dzień, na dzień jak najbardziej, ale nawet na noc można stosować, ubrać rękawiczki i sobie ten produkt zaaplikować na kilka lub kilkanaście godzin. Tak. Pielęgnacja. Wspominałam coś o produkcie pielęgnacyjno-kolorówkowym i jest to podkład, który bardzo dobrze znacie, ale chciałam o nim wspomnieć, bo ostatnio jakoś przycichło i stwierdziłam, że muszę wspomnieć jako o moim ulubieńcu powracającym, czyli o podkładzie Revlon Color Stay. Ja mam w odcieniu oczywiście 150 BAF. Słuchajcie, ja tak mordowałam ten podkład w tym miesiącu, że powiem Wam szczerze, że odeszłam trochę od mojego Golden Rose, a też Wam wspominałam, że kupiłam sobie drugie opakowanie. Ale jak zaczęłam używać Revlona już po raz kolejny, to stwierdziłam, że on po prostu no, nie ma sobie równych i on jest zachwycający. Ja mam ten do cery oczywiście oily skin, czyli do cery tłustej, jak widzicie, aha, no. Ale patrzcie też na moją twarz, ja ten makijaż w całości mam od godziny 6 rano, a teraz jest godzina 20, nawet nie wiem, ale coś koło tego, także uważam, że utrzymuje się rewelacyjnie i że faktycznie nie ma on sobie równych. Także w tym momencie nawet sorry Golden Rose, ale Revlon powracający ulubieniec jak najbardziej. Pomyślałam, że warto o tym wspomnieć, bo być może, no nie wiem, już poczyniłyście jakieś zakupy świąteczne, być może też komuś będziecie chciały sprawić podkład, także warto oczywiście na niego zwrócić uwagę. Jest to też taki produkt, który no wszyscy znamy jeszcze przed erą YouTube'a, tak to leciało. No i jeden jedyny rozświetlacz tutaj w tym zestawieniu będzie to rozświetlacz marki I Heart Revolution, tak? Jak on się jakoś tak nazywa? I Heart Revolution Lightning, czyli nie mogę wydobyć go z opakowania, a opakowanie wygląda tak, bardzo urocza, serduszkowa forma. Jest to oczywiście wypiekany rozświetlacz, który zawitał w moim ostatnim filmie, w moim ostatnim chat make-upie. Tak, jeżeli nie oglądaliście, to oczywiście Was do tego zachęcam. Jak on wygląda i dlaczego ja się tak zachwycam tym produktem? Słuchajcie, zachwycam się tym produktem, bo blask jest niesamowity, ale jest to taki blask nieoczywisty. Ja bym to nazwała to może nie kulą dyskotekową, chociaż chyba w tamtym filmie tak go nazwałam, ale teraz sobie to przemyślałam i mi on przypomina blask takiego łańcucha choinkowego z lat 90. No, także zaraz Wam pokażę. Jeszcze się zbliżę i spojrzycie, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to widać i pokażę Wam jeszcze oczywiście ten produkt we wnętrzu. Także tak jak wspominałam, tutaj są takie potężne drobiny. Zauważyłam też, że bardzo ładnie wygląda on na mokro, ale jedną rzecz, o której muszę wspomnieć i jest to na niekorzyść tego rozświetlacza, pewnie dla wielu osób, że on niezbyt ładnie transferuje się na pędzel. I dla mnie pędzlem on... No nie, to on się tak sypie i to wtedy ta kula dyskotekowa, ten łańcuch, to mamy tam na całej twarzy. Także no chyba, że chcecie za śnieżynkę się przebrać. Ale słuchajcie, jak dla mnie rewelacyjnie nakłada się, no piękne pudełeczko, prawda? Rewelacyjnie nakłada się palcem, wytrzymuje cały dzień, daje blask widoczny z kosmosu, a na pewno z drugiej strony ulicy. I przepięknie teraz to wygląda. Zwłaszcza taką, w takiej zimowej aurze, bo ten blask właśnie przypomina mi taki poranny, mroźny, taki poranek mroźny, gdzie jest minus 5 stopni, minusowa temperatura i tak pięknie błyszczy śnieg. Właśnie ten rozświetlacz przypomina mi taki blask. Jeszcze raz. Spójrzmy na to jeszcze raz. Cudo. Polecam. Jak najbardziej. Na prezent, jak znalazł. Dobrze. Jeden jedyny eyeliner w tym zestawieniu to będzie eyeliner z Eveline. Jak on się nazywa? Precise Brush Liner. Słuchajcie, powiem Wam teraz, że oczywiście mi tutaj spadł, ale uratowałam sytuację. Powiem Wam teraz oficjalnie, słuchajcie, że jest to najlepszy eyeliner, jaki do tej pory miałam. Serio. Jak to mówił Shrek, serio.
A mowa tutaj oczywiście o tym eyelinerze, który też ostatnio był w moim czat make-upie, ale już go miałam wcześniej i cały miesiąc go mordowałam. I słuchajcie, to jest tak precyzyjny eyeliner, tak głęboka czerń, pięknie się utrzymuje. No i przede wszystkim bardzo szybko i sprawnie maluje się tę kreskę. Po prostu ja, jak robię rano kreskę, to jestem po prostu zszokowana, jak szybko mi się udaje ją zrobić. Dzisiaj również mam na oczach to cudeńko. Jakby ktoś jeszcze pytał, to tutaj jest taki miszmasz, bo... Ale nie mówię tu o palecie Hani z Glam Shopu. To jest maxineczka w większości i jeden cień. A słuchajcie, może ja Wam go tutaj pokażę. Ja już go Wam pokazywałam, bo on też był w moich ulubieńcach. Cień z Kobo. Ruby with Blue Sparks. On jest cudowny. On jest po prostu rewelacyjny. Także polecam przy okazji. Ale jeśli mowa jeszcze o tym eyelinerze, to słuchajcie, bierzcie w ciemno i bierzcie tyle, ile dusza zapragnie. Naprawdę kilkanaście sztuk. Jeżeli jeszcze będziecie mogły dorwać ten produkt, no to po prostu w ciemno Wam polecam. No i co? I przechodzimy do cieni. W tym, chciałam mówić, sezonie, to jak po prostu odcinki, sezon taki i taki, słuchajcie. W tym miesiącu stosowałam, tak, testowałam, mordowałam kilka palet i dwie z nich stały się moimi ulubionymi. Pierwsza z nich to... And the winner is... Słuchajcie, Regeneration... Transmischief Maker, czy ja nie pomyliłam nazwy? Tak, to jest ta nazwa. Jest to paleta, która zawiera zarówno cienie matowe, jak i cienie błyszczące. Słuchajcie, wygląda ona tak. Jeżeli jeszcze nie widziałyście filmu dotyczącego tej palety, to oczywiście Was zachęcam. Za co ją polubiłam? Po pierwsze za kolorystykę, za pracę z tymi cieniami. Ten truteń troszeczkę płatał mi figle, ale testowałam go, zresztą widzicie, jak ta paleta już jest wymęczona. Słuchajcie, kolory pięknie, bardzo ładnie napigmentowane. Cena oczywiście ekstra elegancka, bo to Revolution, niby Revolution Pro, ale słuchajcie, dalej jest to marka Revolution. Także jak najbardziej jestem za. Przecudna kolorystyka. Dla osób, które kochają maty, no to pewnie tamta wcześniejsza paleta, którą też była w moim filmiku. Jak ona się nazywała? Mischief Mats chyba, słuchajcie. Ale jeżeli miałabym porównać te palety, to wydaje mi się, że ta jest lepsza jakościowo. Chociaż wiecie, jak to jest. Ja nie jestem zwolenniczką matów i być może ta też bardziej mnie przekonała, bo jest tutaj więcej... cieni o wykończeniu właśnie błyszczącym. No ale jak mam być szczera, to uwielbiam tę paletę, uwielbiam. A ten kolor Messenger, on jest po prostu genialny. No jest po prostu cudny i shameless. No słuchajcie, no przeboskie są te cienie. Także jak najserdeczniej Wam polecam, jeżeli chciałbyście komuś sprawić na prezent, no to jak najbardziej. No i paleta. Myślę, że nie jesteście zdziwieni, że znajdzie się ona tutaj w dzisiejszym zestawieniu. To oczywiście paleta Mio we współpracy z Vanessą Beauty Vitrix. Ta paleta Instagram. Słuchajcie, gratulacje. Genialna. Może ja tutaj tak... Brawka. Świetna jest. Pokażę Wam jeszcze raz wnętrze, chociaż myślę, że wszyscy doskonale ją znacie. Jak widzicie, mordowałam szczególnie kolory odpowiadające moim gustom, ale ja ją testowałam, słuchajcie, na wszelkie możliwe sposoby, i z NYXem, i bez NYXa, i jasne, i ciemne, także jestem naprawdę pod wrażeniem, nie spodziewałam się. Na początku wydawało mi się, że skoro jest taki boom na tę paletę, no to dobra, może dziewczyny dostały w paczkach. Po prostu wiecie, będą mówić i mówić i mówić w nieskończoność, aż w końcu wszyscy ją kupimy, ale naprawdę jest ona warta tych wydanych pieniążków i kolory są cudnie napigmentowane, są przepiękne, zresztą jak widzicie, kolorystyka po prostu zachwyca. Są duże i po prostu bardzo odpowiada mi ta forma.
No bo to jest po prostu jak taka książeczka. Także można sobie makijażowo wyczytać swoją historię na powiekach. No jak najbardziej. Ja jestem po prostu zachwycona tą paletą i bardzo się cieszę, że trafiła pod moje makijażowe skrzydła. No i ostatni ulubieńcy, słuchajcie, już pojawili się w moich filmach. Nie wszyscy, bo mowa tutaj o pigmentach z My Secret. Pokazywałam Wam, wydaje mi się, że dwa, teraz Wam pokażę wszystkie, żeby, no bo wiecie, jak to jest. Miałam kupić jeden, jeden mi się spodobał, kupiłam drugi, drugi mi się spodobał, kupiłam trzeci. A czwartego nie kupiłam, no bo go już nie było. Także mam wszystkie trzy, no. Ale muszę Wam szczerze powiedzieć, słuchajcie, że ten ostatni, ale zaraz Wam pokażę, słuchajcie, ten ostatni moim zdaniem jest najsłabszym ogniwem. Kiedyś był taki program, pamiętacie? Najsłabsze ogniwo. Ja Wam pokażę. To jest, on się jakoś nazywa Turquoise Snow. Kolorystyka jest taka. Słuchajcie, ja mówię, że on jest najsłabszy, nie pod względem kolorystyki, ale pod względem wykończenia, bo te drobiny nie są aż tak iskrzące. Bardziej mi on przypomina ten cień Skobo. Słuchajcie, nie chcę Wam tutaj tak pokazywać, ale zaraz Wam zrobię analizę porównawczą. Słuchajcie, i zobaczycie, o co mi chodzi. Ja po prostu lubię blask. Moje drugie imię to blask. I tutaj po prostu można się w tym blasku zakochać. Patrzcie. No, czyż to nie jest cudo? Piękne. Słuchajcie, pokażę jeszcze Wam. Tutaj troszeczkę się boję, ale zaryzykuję. Czy Wy to widzicie? Czy Wy widzicie ten blask? Powiedzcie. No to jest coś przewspaniałego i naprawdę drogeryjna półka. Cena jak marzenie, bo ja nawet Wam mówiłam, słuchajcie, zrobię wam słoczyki. Ja nawet Wam mówiłam w tym filmie, że ja upolowałam te produkty w promocyjnej cenie, w tak zwanej promce. I za jeden z nich, tak, za każdy z nich, wydaje mi się, że zapłaciłam 8 zł, patrzcie. Czyż to nie jest cudo? Oczywiście nie nałożyłam tych produktów sporo, słuchajcie. Troszeczkę pożałowałam. Mogłabym jeszcze więcej. O, być może teraz jeszcze bardziej Wam ten blask będzie odpowiadał. Także widzicie, te dwa pierwsze kolory są bardziej iskrzące. O, ale po prostu genialne. Genialne produkty, także jeżeli szukacie tanich pigmentów, które pięknie czepiają się powieki, oczywiście one też lądują na połowie twarzy, ale to nieważne, no to jak najserdeczniej Wam polecam, słuchajcie, one są po prostu przecudne i robią robotę, także ja bardzo często, najczęściej wydaje mi się, że tego różu używałam, bardzo często używałam jednego cienia po prostu na powiekę, no i walnęłam sobie ten pigment, no i to wyglądało po prostu rewelacyjnie, rewelacyjnie, polecam. No i to byli moi ostatni ulubieńcy oczywiście w tym miesiącu. Już za miesiąc będę kręcić ulubieńców roku, już nie mogę się doczekać, bo bardzo mi się podoba formuła tych filmów i równie chętnie oglądam je u innych dziewczyn. Także słuchajcie, coś mi wpadło do oka, zamrugałam się. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsi ulubieńcy przypadli Wam do gustu. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów znalazł się w Waszym asortymencie, czy znalazł się wśród Waszych ulubieńców, a być może za moją namową, za moją mini reklamą kupicie te produkty. Serdecznie Wam je polecam. No i dziękuję za uwagę. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!